Dzisiaj jest wyjątkowe święto nauki polskiej, ponieważ nagradzamy naukowców za ich wybitne osiągnięcia naukowe, ale także za opiekę naukową i dydaktyczną i za osiągnięcia dydaktyczne. Dzisiaj ponad 100 naukowców otrzyma nagrody ministra i to są ci, którzy są tymi liderami przemian w nauce polskiej, a także tymi, którzy stanowią przykład dla młodych naukowców. Rejestr ostrych zespołów wieńcowych to przedsięwzięcie, które powstało w 2003 roku. Inicjatorem był Zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca. Po raz pierwszy mamy informację o tym, jacy chorzy chorują na ostre zespoły wieńcowe, jak ich leczymy i wreszcie jakie są efekty tego leczenia. Ostre zespoły wieńcowe można leczyć różnymi metodami. Z rejestru mamy pewne dane świadczące o tym, która z tych metod jest najlepsza. Dzięki rejestrowi wiemy też, że Polska aktualnie w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych znajduje się na trzecim, czwartym miejscu w Europie. Profesor Jerzy Józef Sobczak z Instytutu. Praktycznie wszystko, co nas otacza, z urządzeń, maszyn, zawiera w takiej czy innej postaci do 90% elementów odlewanych. Każdy rezultat, który otrzymujemy w Instytucie Odlewnictwa, jednym z lepszych instytutów Europy, nieskromnie to zabrzmi, a to jest prawda, jest przekładany na efekty ekonomiczne. To są nowe materiały, nowe technologie, nowe rozwiązania, lepsze dużo rozwiązania, nowe stopy, etc. W tym metalowe materiały kompozytowe, którym ja się specjalizuję, czyli układy metalowo-ceramiczne. Niektóre nasze rozwiązania są unikatowe w skali światowej również, z tego względu, że większość z naszych badań, które czynimy właśnie w wysokich temperaturach, znajduje się w bazie NASA. Teoria kwantowa to jest bardzo dziwna dziedzina nauki. W moich badaniach ja pokazałem, jak ta teoria umożliwia niezwykle precyzyjne przewidywanie sił działających pomiędzy molekułami. Wytworzyliśmy oprogramowanie, które w tej chwili jest używane w setkach laboratoriów na świecie do badania sił molekularnych między cząsteczkami chemicznymi. Siły te są bardzo ważne, dlatego wyznaczają własności fizychochemiczne gazów, cieczy, ciał stałych, ale najważniejsze jest to, że one decydują o wielu procesach zachodzących w organizmach żywych. Na przykład decydują o strukturze DNA, białek, oddziaływaniu cząsteczki leku z jej receptorami w molekułach.